Jest to kuchnia wegańska, ale oprócz tego jest to kuchnia Bliskiego Wschodu. Mamy falafele, hummus, szakszuki, czyli wszystko to, co możemy znaleźć tam. Izrael, Palestyna. My dostosowujemy lokale tak naprawdę do naszego potencjalnego klienta. Jeżeli jesteśmy na Powiślu przy Buwie, tam jest dużo studentów, więc pod nich tak naprawdę przygotowujemy nasze menu, nasze promocje. Tutaj są inni klienci, inne promocje, inne alkohole, inne zestawy. No, największe powodzenie cieszy się nasz hummus, który w 2016 roku dostał nagrodę najlepszego hummusu w mieście. Tak. Na równi chyba z tą pozycją są jeszcze pity falafel, czyli wrapy z falafelami, z warzywami w środku. Jeżeli chodzi o wegan, to naprawdę to jest bardzo, bardzo mała część naszych klientów. Reszta to właśnie ludzie, którzy na co dzień jedzą mięso, a chcą spróbować albo czegoś innego, albo też chcą zdrowo zjeść, bo nie ukrywajmy, ale hummus jest bardzo zdrowy. Czy jak na tle takie porównanie wypada wtedy hummus izraelski, a hummus w mango? Klienci bardzo chwalą. Jeżeli chodzi o to, to bardzo, bardzo chwalą. Mówią, że albo jest porównywalny do tego, którego jedli, albo nawet lepszy. Więc to są naprawdę... Jestem w stanie uwierzyć.